Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Mutantos, a to jest Falcon BMS. W tym filmie zajmiemy się tematem znajdowania celów przy pomocy hełmu pilota. Samolot F-16 domyślnie operuje na tzw. steer pointach, czyli punktach zaprogramowanych jeszcze przed lotem, które zabieramy ze sobą z bazy. Każdy z nich, gdy go wybierzemy, automatycznie staje się naszym punktem SPI i z łatwością możemy działać w jego pobliżu. Co mamy jednak zrobić, jeżeli nie znamy dokładnego położenia naszego celu? A ten może być daleko od najbliższego steer pointa. W jaki sposób naprowadzić nasze SPI na taki cel? Skutecznych metod jest kilka, a ja dziś postaram się przedstawić Wam taką, która jest bardzo dobra i jednocześnie mało intuicyjna. I jesteśmy już w kokpicie naszego samolotu. Lecieliśmy sobie spokojnie po trasie, aż tu nagle okazało się, że nasz pierwotny cel nie jest już ważny i musimy lecieć zupełnie gdzie indziej. Tam, gdzie nie ma naszych steer pointów, tam, gdzie nie byliśmy gotowi, żeby lecieć. I co wtedy? W przypadku, gdy znajdujemy się w oddali od naszej oryginalnej trasy, na pomoc przychodzą nam tak zwane mark pointy. Mark pointy to takie punkty, które możemy tworzyć podczas lotu na kilka różnych sposobów, które później mogą te punkty mogą stać się naszymi steer pointami. Możemy dodawać jakby steer pointy do naszej listy. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, żeby zaznaczyć mark point głową, to upewnić się, że nie jesteśmy w trybie AA, czyli w trybie przeciwlotniczym. Powinniśmy być w trybie AG lub w trybie nawigacyjnym. Jeżeli jesteśmy w którymś z tych dwóch trybów, możemy zaczynać. Pierwszym krokiem jest kliknięcie na ICP przycisku numer 7, czyli mark. Teraz znajdujemy się w trybie zaznaczania mark pointów. Na wyświetlaczu widzimy napis mark oraz między gwiazdkami tryb HUD. Tych trybów jest trochę więcej. Jeśli będziemy klikać siódemkę jeszcze dalej, to zobaczymy, jakie są tryby. Mamy tryb TGP, czyli zaznaczanie mark pointów przy pomocy naszej kamery. Mamy tryb Overfly, czyli mark point zaznaczy się w miejscu, gdzie w tej chwili jest nasz samolot, oczywiście zrzutowanym na ziemię. Mamy tryb FCR, gdzie możemy zaznaczyć ten punkt naszym radarem w trybie pracy naziemnej. Oraz tryb HUD, w którym możemy zaznaczać ten punkt naszym wyświetlaczem przeziernym. I właśnie w trybie HUD jesteśmy w stanie zaprząc do pracy nasz hełm. Upewnijmy się, że nasz hełm jest włączony. Jeśli przytrzymamy DMS w dół, możemy włączyć lub wyłączyć wyświetlacz na hełmowy. Następnie upewnijmy się, że po lewej stronie u góry HUD-a mamy taką małą gwiazdkę. To znaczy, że nasze SOI znajduje się na HUD-zie i wszystko działa poprawnie. Teraz jeżeli gdzieś spojrzymy i przytrzymamy TMS do przodu przez dłużej niż pół sekundy, to kółko, ten znajdowacz celów, przyklei nam się do naszego hełmu. Teraz możemy nim jeździć dowolnie, a jak sobie dołączymy do tego na przykład TGP, to zobaczymy, że jeździmy również kamerą, czyli kamera patrzy dokładnie w to kółko. W momencie, gdy widzimy coś, co jest obiektem naszego zainteresowania, na przykład tamto miasto, najeżdżamy głową na ten punkt i klikamy pojedynczo TMS do przodu. Teraz ten punkt się tam zatrzymał i widzimy, że nasza kamera również widzi to miasto. Gdyby jeszcze coś się nie zasłaniało, to by było fajnie, ale mam nadzieję, że wierzycie mi na słowo, że ono tam patrzy. O, tak jak widać to teraz. I to jeszcze nie koniec zabawy, bo teraz możemy sobie jeszcze oczywiście kursorem przesuwać ten, bardzo powolutku, bardzo precyzyjnie przesuwać sobie ten punkt, no ale nie możemy przełączyć się natychmiast na tryb zrzucania uzbrojenia i polecieć sobie tam i wykonać nasze zadanie bojowe. To jeszcze nie wszystko. Gdy wyjdziemy z trybu Mark Point,
Gdy klikniemy na przykład guziczek return, no to nasz samolot zgubi ten punkt, po prostu zapomni go i TGP wróci sobie tam, gdzie patrzyło wcześniej. Żeby zapisać ten punkt, musimy zapisać mark point w tym miejscu. Mark point zapisuje się używając również TMS-a. Kiedy mamy już zalokowany jakiś punkt w terenie, kiedy nasze kółko i nasze TGP patrzą w ten punkt w terenie, klikamy jeszcze raz TMS do przodu krótko. Teraz widzimy, że pod mark pointem, pod jego numerem, zapisały się również koordynaty. To znaczy, nie mniej, nie więcej, że pod mark pointem numer 27, no bo mark pointy zaczynają się od 26 i w górę, zapisał nam się mark point na tych koordynatach. Teraz, jeżeli chcemy szybko przejść do tego mark pointa i zacząć działać, klikamy sobie guziczek MSL. I teraz możemy returnem wyjść z trybu zaznaczania mark pointów. Jak widzimy, wybrany steer point już jest steer pointem i ma numer 27, a TGP patrzy w ten punkt i jest gotowy do działania. Właśnie stworzyliśmy nowego steer pointa w miejscu, gdzie spojrzeliśmy naszym hełmem. To już wszystko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta wiedza się przyda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.